Halo, halo, witam serdecznie w drugim odcinku z serii Nightingale. No i w dzisiejszym materiale przejdziemy sobie na eksplorację trzeciego świata z tutoriala. Tym razem może być jednak trochę utrudniony z tego, co wiem. Właśnie są jakieś bardziej agresywne kreatury w postaci dzikich kangurów, które mogą jednak sprowadzić na nas większe kłopoty. W każdym razie na samym początku zobaczyłbym na przykład jakieś większe wieże znajdujące się na horyzoncie. Myślę, że może z tego wyjść jakiś ciekawy materiał do sprawdzenia. Przy okazji, jeżeli chodzi o samą walkę, wydaje mi się, że mamy całkiem interesującą umiejętność. Właśnie jeżeli mamy nożyk, to pod prawym, z tego co widziałem, mamy możliwość doskoku. To jest chyba umiejętność, która się znajduje tylko pod nożykiem, z tego co kojarzę. O, i mamy pierwszego wroga na szybkości. Dobra, jakoś żeśmy ominęli. Starajmy się zraszować, ale nie mam więcej staminy. Kurde. Dobra, załatwione. Teraz pora go oskurować. I tym sposobem mamy jakieś mięso. Jeszcze więcej do obrady zebrać, zobaczmy. Przy okazji jakieś kości i to chyba było nawet naszą misją? Ta, po prawej stronie macie misję. Czyli udało się zebrać jakieś kości i... nie, mięso. Wspaniale. Dobra, więc zobaczmy, co znajduje się w strukturach podobnych, starożytnych. Tędy? Masz jakieś mniejsze zwierzaki. Też gwarantują oczywiście mięso, ale jakichś mniejszych rozmiarów, albo kości też, a to już nie jest predator, niestety. Trzeba będzie zawalczyć na trudniejszych wrogów. Tędy? Jakieś informacje fabularne, jeżeli kogoś to interesuje. Przy okazji mamy też inne jakieś bronie, na przykład siekiery, ale pod prawym, jeżeli kliknę na myszce, no to mogę się jedynie bronić, więc wydaje mi się, że lepszym potencjałem charakteryzuje się jednak nożyk, ale no czasami można jednak wyskoczyć zbyt daleko. Będą jakieś charakterystyczne, wartościowe materiały? Do tej pory wiele nie widzę, może wyżej jeszcze. No coś tam musi być. Jakiś punkt widokowy tylko. No poprzedni materiał był bardziej przygotowany, muszę przyznać, już tam sprawdzałem, natomiast od tej pory, od dzisiejszego odcinka nie wiem, co się stanie. Okej, mamy jakieś materiały. Take all items. Coś wartościowego? Nektar? Co to w ogóle daje? Maximum health 200. Czy to jest na stałe, czy na ile? Effect duration 1440 sekund. No to jeżeli miałbym walczyć na jakiegoś bossa, to miałbym wtedy 4 razy więcej zdrowia. No fajna sprawa. To z kolei... Umbrella. Wydaje mi się, że to by służyło do latania. Widziałem wcześniej podobne możliwości na różnych gameplayach, ale wolę jednak nie zaskakiwać na stan obecny. Może z jakiejś mniejszej wysokości. Jeżeli spadnę, to jest tam fall damage czy tam fall impact. Jak to właśnie było? Zobaczę. Nie mogę nawet tak przeskoczyć. Zobaczcie. Ta Falling Impact, nawet z jakichś ekstremalnie małych odległości, wysokości, więc trzeba mocno uważać, naprawdę. Jeżeli bym w pełni sobie naładował ten stan, to mogą być jakieś negatywne konsekwencje. Wcześniej próbowałem, na przykład złamałem kostkę i byłem wolniejszy, więc trzeba uważać. O, jeszcze coś mamy. Dodatkowe materiały.
na przykład do budowania chyba Health Regeneration. Okej, okay, fajna sprawa. W takim razie bierzemy. I zobaczmy pod inwentory. Warto by było w sumie przypisać niektóre materiały. Jak to się robi? Może być... No jeszcze do regeneracji na przykład. A mikstura z kolei pod kusie wykorzystuje. A to mógłbym chyba doładować. Okej. Okay. No to już wszystko jasne. W takim razie spróbujmy pod zero włączyć. Okej. Okay. I teraz jakkolwiek spaść. Czyli to pod F musiałbym skorzystać i rzeczywiście mogę fruwać, ale przez naprawdę krótki okres. Może w przyszłości, jakbym miał o wiele więcej staminy. A to nawet pod spację mogę wykonać, ok? Fajna sprawa. Dobra, w takim razie co warto było jeszcze zrobić? Może trzeba się najeść też trochę bardziej. Brakuje nam jednak trochę statystyk. Pod siódemką też mam jakieś jedzenie chyba. Tam. No teraz mam o wiele lepsze staty. Mogę iść na pojedynek. I kolejne mutanty. Witam serdecznie. To jakieś zwinne. Pod dziewiątką się mogę z kolei na przykład uleczyć, tak? Taki jest Health Regeneration. No i backstaby sprzedajemy, proszę bardzo. Trzeba go oskurować. Dobra, czyli drugi załatwiony, jeszcze trzeci. I misja będzie zakończona. Jeszcze za pomocą latania. Nie trafi mnie koleś, tak jest, albo i trafi. Natomiast te backstaby są super efektywne, z tego co zdążyłem zauważyć. A trzeba mu na plecy wchodzić. Jest otwione. Dobra, skurujemy, come on, jak w Red Dead Redemption, prawie animacje. I tyle. Musimy z kolei coś wykraftować, jakieś chyba lepsze ubranie. To jest dobre miejsce na bazę. Może być. W takim razie zobaczmy, jak się kraftowało pod B. I w jakiej zakładce muszę się jeszcze domyślić. Journal. How to play challenges, crafting, cooking. Co ja w ogóle próbuję znaleźć? Makeshift. To. Staćmy już, tak jest, czyli kraftujemy. I na czym ten materiał w ogóle polega, to? Tier 1 Predator, jakie to w ogóle ma statystyki? Resistance, maximum health 11? Tak, czyli to już będzie lepiej się prezentowało, ok. No szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o wygląd, chyba jeszcze gorzej. Wygląda, ale tak naprawdę lepsze ma statystyki. A, czyli teraz muszę roasted meat zdobyć. Czyli trzeba podgrzać. Dobra, jak to w takim razie wykraftować z kolei? Podstawowe kraftowanie to place, stać mnie. I dodajemy. Dodawanie tego, jak to się nazywa? Paliwa. W sumie nie wiem, jak dużo potrzebuję. 6 minut wydaje mi się, że raczej powinno wystarczyć, czyli gotujemy. Gotujemy mięso. Dobra, da? To muszę jakoś pojedynczo.
co jest? Cancel nie działa? Czemu nie mogę więcej? Chyba muszę poczekać, aż się jedno skończy i dopiero wtedy drugie. Więc trochę to jednak potrwa. Mój garnek jest za mały. Dobra, collect item. Teraz craft item po raz kolejny. Mam jeszcze jakieś zupełnie inne w sumie. Materiały jeszcze bardziej wartościowe. Dobra, czyli craft. Nie mogę jakoś w kolejce ustawić. Niestety nie da rady. No, trzeba odczekać po jednym stworzonym. Trzeba jednak zaczekać na kolejne miejsce albo wykraftować sobie kilka pozycji. Tu już nie zbiorę skał. Zbyt grube. Tylko te mniejsze mógłbym jakkolwiek rozwoić pewnie. Albo nawet nie. No jeszcze trzecie i misja będzie załatwiona. Come on, craftujemy. No w sumie mam nawet taką sikierę zupełnie nową. Postaram się jeszcze za jej pomocą zawalczyć. Zobaczmy, jakie ma statystyki. Mordujemy. To jaki zwinny. Come on. Boisz się? Czyli żeby go skurować, muszę pod trójką, tak? Ja tak prosto. Co jest? Dawaj mięso. Już mi się nie chce walczyć z kolejnym. Na razie mi starczy pojedynków. Naprawdę? Jaki wariat. Patrzcie, jak potrafi skakać. Te backstaby są super efektywne. Nie, to mieczyk ma większy potencjał. Siekiera to do zbierania jakichś chyba materiałów. Prędzej. Krzaków. Essence dust. You can extract essence dust from items in your inventory. A dobra, chyba rozumiem. Czyli mamy na przykład jakiekolwiek kwiatki albo inne. Na przykład kwiatek i na dole mamy statystyki. Extracts into 12 essence dust. Czyli mogę tak zrobić. Extract. Dobra, powiedzmy. You can repair items in your inventory. Zaraz zobaczymy. Czy przykładowo chciałbym naprawić sobie to? Repair. Już wystarczy? O, i chyba misja załatwiona. No to się nauczyliśmy trochę o polowaniu. You've stolen life to preserve your own. A necessity, lest it become a vice. One imbibed by men like dandelion wine. Now, I've led you about, around. Through bog, through bush, through brake, through briar. And forthwith, a temporal realm of abeyance awaits. And so too, Nightingale. First you must oblige your inner essence and choose the landscape that beckons. Aha, no need for words, only thought. No, chyba w lesie być. The mystery of the halt. Play your cards, but beware. The bound will storm once the archway rouses. Crack their pitiable little skulls. Show no mercy. No dobra, czyli muszę się dostać do portalu, aczkolwiek żadnego do tej pory jeszcze nie widziałem. Patrzę jeszcze na górę ekranu, na radar, ale nie ma żadnej możliwości tamtędy chyba. Dosyć charakterystyczna struktura. O, co ja w ogóle widzę?
da radę grę zbugować poza tekstury wejść? Nie, to poza pod trawę, tak? No nie powinno to raczej tak wyglądać. No dobra, aha, idziemy w odpowiednią stronę. Jakoś dał radę wygrać ze zwariowanymi kangurami. No to raczej nie jest jakiś super najwyższy poziom trudności. Gramy na normalnym. Ale w przyszłości zobaczymy jeszcze o wiele bardziej przerażające kreatury. Kurde, muszę się pojedynkować, czy mogę już otworzyć? Dobra. Remain vigilant while the realms align. Co jest? Venture into realm. A czy muszę teraz? Co jest nie tak? Wow! Jakieś pułapki, że je. O co w ogóle chodzi? Nie wiem, czy jestem na tyle mocny, żeby sobie z niej praić. Dlaczego mamy nagle potwora? Czy dobrze rozumiem? Mogę jeszcze raz uciec? Nie ma opcji. Come on, panowie. Chodźcie tutaj. Nie mogę się wspiąć? Dobra, to. Może ich jeszcze ogram. A to już bardziej ryzykowne podejście. Jeżeli bym ich rozdzielił. Co w ogóle znaczy? Zgubili się. Zaraz im sprzedam backstaba. Nie mam już energii. Dobra, leczenie. Twórcy mi dali goblinów. No dobra, da radę wygrać. Myślę, że będą trudniejsi. Nie mają aż tak dużo zdrowia. Jeszcze ćwiartujemy. Trochę, żem oberwał, ale nożyk wystarczy na gobliny, się okazuje. No ale jakby wszyscy naraz przyszli, to by było trochę ciężej. To zawsze tak jest? Jak otwieram portale? Znaczy, w sumie zabiłem jednego i już wystarczyło. Your path forward is winding and full of terrors. Save yourself. Survive the realms. And rebuild all that has been lost. Dobra, czyli wkraczamy do lasu, tak jest. I teraz przejdziemy chyba na całkowicie otwarty świat, zobaczymy. No witam. We made it. With the byways left behind, your beginnings have ended. I bid you welcome to the Feywilds in earnest. This realm has long been forgotten by the Fey, left in limbo, not unlike you. How fitting. And thus, here is yours to put down roots. But beware. In short time, darkness will descend, and with it, Stygian perils. Laying foundations will keep you intrepid, child of Earth. While you play carpenter, there are nooks in these surrounding wilds I must scrub for the knowledge I pledged. Dobra, muszę coś zbudować w takim razie. W takim razie na samym początku zabrałbym materiał. Może mamy jakieś jagody już na wstępie, co by się z pewnością przydało. Grzyby z kolei raczej wolę nie ryzykować. Wydaje mi się, że już jesteśmy po wstępnym tutorialu, że pierwsze misje zostały jakkolwiek załatwione. A tędy z kolei.
To chyba jakieś bardziej wartościowe surowce, tak przynajmniej to wygląda. Ale nie wiem, nie mogę ich na razie zbierać. Coś jeszcze nie pasuje niestety. A kosą? Czy jakoś szybciej zbieram te surowce nad dokłajeniem? Czy muszę to pod E wykonywać? Do tej pory nie zostało w żaden sposób kwestia wytłumaczona. Ale na razie mamy o wiele bardziej otwarty świat. Te możliwości. Jak ja w ogóle widzę strukturę? Drzewa rosnące na latających wyspach. To dopiero widoki fantastyczne. Proste jak z fantazy. Niczym z jakiejś Zeldy. Okej. Mamy jakiś przeogromny zamek? Co się dzieje? No, jeszcze jest wiele kwestii, których totalnie nie rozumiem. Co się dzieje? Jakieś dziwne, naprawdę super dźwięki. Nie wiem, czy powinienem się zbliżać w zasadzie do podobnej wielkiej fortecy. No ale spróbujmy. Dobra, to wejdź wyżej. No to w sumie bardzo dobre miejsce na jakąś bazę, powiedzmy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może nie jest to portal do piekła, że nagle się przeciwnicy pojawią. Karty jakiejś dualistów, biorę wszystko, niech będzie. A w każdym razie muszę jeszcze coś zbudować. Inwentory, zobaczmy. Albo pod B. Estate chain. Stone block. Skąd ja mam to zabrać? Prawdę mówiąc, nawet nie wiem. Mamy zero. Jakieś notatki na ten temat? Jakoś muszę skałę pozbierać, ale nie wiem, jak się to robi najgorzej. Stone block. A teraz już niestety zbyt dużo ważę. Kurde. Przez co nie mogę na przykład skakać nawet. Niedobrze. W takim razie warto by było w sumie coś sprzedać. Extract, consume? Nie no, nie będę jakiegoś zboża jadł. A to nic nie było warte. Tych kamieni mam zbyt wiele. Extract. Powiedzmy, że z 10. Confirm. Już jest bohaterka w lepszym stanie. Ile mam kloców ze skały? 2. Jeszcze trochę więcej potrzebuję. Co jeszcze warto było w sumie wywalić? Nie jestem pewien. Tego mam zbyt wiele. Extract. Confirm może być. Bardzo szybko zbieramy to z pewnością. Okej. No jednego hita wszystko i tyle. Dobra, zaraz tak wykorzystamy materiał. Czyli stawiamy, proszę bardzo, i... Nie, brakuje 20 rocks, ale bez nadzieja. To nie zwróciłem zupełnie uwagi. Kurde, ale to jestem bez przerwy dużo ważący. No nie. Niedobrze. Jeszcze jakieś starodawne ruiny. Gdzie ja w ogóle wchodzę? Jakieś dungeony przerażające, o kurde. A tego się akurat nie spodziewałem. Dobra, dungeony się chyba trochę bardziej rozciągają. Wydaje mi się, że na stan obecny jednak nie warto wchodzić. Pewnie jest jeszcze system dnia i nocy, więc będę musiał szybko zebrać odpowiednie surowce i zbudować jakiś dom.
Później pomyślę nad resztą. No już jestem dosyć ciężki, ale zaraz zbudujemy coś wartościowego. To jest moja maksymalna prędkość, nawet nie mogę w żaden sposób biegać. Ale zaraz sobie zbudujemy. Wolałbym jednak przy tych wyższych platformach, zaraz zobaczymy. Też przecież się męczymy. Place. Tam mógłbym? No to jest w sumie bardzo dobre miejsce, tak mi się wydaje. A, i muszę wrócić do bohatera. Rename? Nie wiem. Safe room. Raczej przez V. Safe room 1. Na czym to polega? A, jest bohater. Your tenacity overrules the gusts of fate. And this fae you have pleased. Settled here, you'll soon wish to venture farther. The unending lure humankind so often succumbs to. Should you hear that siren call, you'll require unbraided cards and the power to play them. Fortunately, both are close at hand. And here is the knowledge that Robin's friendship affords. Across this realm lie sites of power, sealed by your kin long ago. Forsworn by Fae, even longer still. There are many sites, each granting access to ever more distant spheres. Nearest, though, the Antiquarian. Formidable enough for one so green. You must first gain entry, passing through a seal forged by those last children of Earth, who claimed reverence for our infinite wisdom. They, more than most, knew the gravity of a contract. Their gates bar access to those unworthy, but I see that strange, hopeful spark within you. Nurture it with its own fundament. Humanity, be it comfort, companionship, coffer, I know not. Once within, delve ever deeper, toward the pedestal. Upon it lies the means to craft the card you require. Hurry now, fleshly, and prepare. The infinite awaits. Gearscore. Muszę jakieś, nie wiem, co zdobyć w sumie. Hold, żeby jakieś więcej opcji. Inspect, rename. Zapróbuję. Dalej jestem ciężki. Warto by było jeszcze coś w sumie wykraftować nowego. Storage. A, czyli więcej materiałów. Tent. Mogę sobie postawić, niech będzie. W sumie nie wiem jak. Może być. I stawiamy. Na razie chyba nie mogę żadnych ścian budować do tej pory. A nie, patrzcie na to, są jakieś palisady. Dobra, to już się bardzo przyda. To w trochę złym miejscu jednak postawiłem, muszę przyznać. Czyli potrzebuję na przykład więcej drewna. No zawsze istnieje opcja na przykład niszczenia drzew. I oberwałem za połowę zdrowia, naprawdę. Dobra, to bolało bardziej niż sądziłem. Od jakiegoś drzewka. Jaka głupota. No tego się akurat nie spodziewałem, twórcy. Ale to boli. Ale i tak mamy regenerację. Bo mam inne statystyki w miarę okej. Dobra, te drzewa są straszne.
A ta muzyka jest jakaś super niebezpieczna. O co chodzi w ogóle? Co się stało? Nie wiem, twórcy mi jakieś zagrożenie próbują przedstawić, a ja nie wiem, o co chodzi. Dobra, co ja dalej robię? Craftowanie. Estate. No to już miałem. W takim razie... Solid wall. Może być. I obracamy pod środkowym. Co jest? Dlaczego nie działa? Mogę gdziekolwiek to postawić? A może muszę najpierw podstawę ustanowić, jak to się wykonuje po raz kolejny. Flora. Place. To też nie działa. A to na razie nie rozumiem, o co dokładnie chodzi twórcom. Muzyka jest jakaś super niebezpieczna, come on, nie. Co jest nie tak? Z jakiegoś powodu nie mogę stawiać w ogóle materiałów. Structure limit. Confirm. Rotate. Adjust height. Dobra, to akurat... Niedokładnie rozumiem, o co może chodzić deweloperom. Jakieś drzwi muszę na samym początku stawiać? Nie. Dobra, to jest dosyć dziwne. Będę musiał jeszcze bardziej poczytać. Może się nie da na razie. Może będę musiał jeszcze jakieś inne sekrety odnaleźć. Coś innego wykraftujemy. Na przykład resting bed. Place. Czy to jest dobre miejsce na spanie? Może być. Jeszcze jakieś storage. Mam zbyt wiele materiałów. A, tylko nie wiem, co ja w ogóle dam do środka. Czy kości mi się przydadzą, co mi się nie przyda, przykładowo to? Nie mam pojęcia, na czym jakieś niektóre materiały polegają, więc więcej nie stworzę. Patyki zaraz jeszcze zobaczymy. Chyba jestem w miarę bezpieczny, tak mi się wydaje, w okolicy. Nie widziałem żadnych innych stworów. Jeszcze coś do craftowania by się przydało. Resting, survival. Na czym to jeszcze polega? Workbench, a to na razie mnie nie stać na więcej. Dobra, czyli place i stawiamy. Może być tak. Możesz jakieś gotowanie zaraz sobie wykorzystam. Add selected. Szkoda, że pojedynczo. Muszę jednak dłużej czekać na wykonanie. Chociaż nie, teraz jakoś przyspieszyło, tak mi się wydaje. O wiele szybciej materiał się ukończył. A nie, to już jest ugotowane chyba. Albo i nie. Do jakiejś wyższej jakości. Dobra, więc może warto było w sumie uzupełnić statystyki, czyli na przykład się prześpię. Short rest. Co jest, bohater? How far you've come, and yet how little you possess. Is it an aesthetic purity that keeps thee bound to such homely presentation? No, it seems more apt that thou merely remain blind to all that could be thine. Across these wilds, your kind have proliferated with haste. Industrious, and more than willing to avail amidst your ever-growing need. Indulge their hunger for essence, and they will indulge your want for new and novel constructions.
Dobra, mamy jeszcze jakieś nowości, jeżeli chodzi o kraftowanie, coś tam muszę wytworzyć, ale to zobaczę później. W każdym razie, co ja dalej jeszcze chcę zrobić? Inwentory. Gdzie są moje gotowane jedzenia, come on. Jestem zgubiony. To jest nieprzygotowane jeszcze mięso, a gdzie jest gotowe? Roasted meat? Może być. Consume. 12 minut starczy, ok. A te się już jagódki nie przeterminują? Nie wiem, czy to by gra zwracała w sumie uwagę. Mogę sobie też zjeść. Już jestem prawie na fulla pod względem na jedzenia. Dobra, więc w sumie w tym miejscu zakończę dzisiejszy odcinek. Zrobiłem całkiem niezłe postępy. Stworzyłem podstawy bazy, ale postaram się zrobić oczywiście o wiele więcej w przyszłości. Więc jeżeli interesuje was kontynuacja przygody, to polecam zostawić jajka, salat, dzwonka po kolejne materiały codzienne. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. No jutra.